już o afterparty rozmawiają w kulisach, a jeszcze najpierw trzeba popracować. Przed nami nie... Właśnie, widzisz, już mnie na złą drogę sprowadzają. Więc na dobrą wróćmy. Twoja twarz brzmi znajomo, najlepsi, teraz z najlepszych będą się mierzyć. Ja myślałem, że tu może być jakaś delikatna konkurencja, ale jak widziałem, że Kacper Kuszewski okrył cię przed chwilą kurtką, bo było ci chłodno, to zimno już nie było, trochę się to chłodno zrobiło, ale cudowny był. Okrył mnie swoją marynarą, od razu mi zrobiło się cieplej. W ogóle mamy tak cudowną ekipę, wiesz? To są ludzie, którzy przyszli tutaj do tej edycji po to, żeby po prostu mieć ogromną radość stworzenia i ja już jestem przeogromnie ciekawa ich postaci i tego, co zrobią. Czy dobrze pamiętam, że w twojej edycji udało się zdobyć srebrną twarz, czyli drugie miejsce? Tak. Gdzie ta srebrna twarz się znajduje? U nas, w naszym studio nagrań, wiszą nasze dwie srebrne twarze, bo Rafał też miał srebrną. Tak, no i czuję się ogromnie zaszczycona, że zostałam zaproszona do tej edycji. Akurat w mojej edycji wygrał Robert. Tak. Mieliśmy tam chyba jakąś niewielką różnicę punktów, a Robert jest teraz jurorem, więc gdzie będzie nas oceniał. No ale to twoja Zdzisława Sośnicka przeszła po prostu już, wiesz, zapisała się w kartach YouTube'a, bo tam widziałem, jakie są niezwykłe wyniki. Jak to jest, Basia, że dzwonią do ciebie na przykład producenci twojej twarzy i ty, jeżeli dobrze też myślę znowu, po jakiejś może takiej większej przerwie albo takim bardziej trochę wycofaniu się czasowi dla siebie, postanawiasz, że dobra, to w to akurat chciałbym się zaangażować. Dlaczego akurat w to? Wiesz, bo ja po prostu naprawdę poczułam w tym programie, że się wspaniale spełniam artystycznie, a również też poczułam, że to mi daje najwięcej radości, to artystyczne, ta moja artystyczna dusza, która potrzebuje po prostu zmian, wchodzenia w różne role, śpiewania, występowania. Ja kocham scenę, kocham być przed kamerą, więc no tutaj kocham takie tempo, które jest w pracy, szczególnie takiej telewizyjnej, bo to jest zupełnie inne tempo pracy niż w teatrze na przykład, chociaż adrenalinka jest podobna, no bo w teatrze też jesteśmy na żywo i mam takie poczucie, że tutaj w tym programie mam takie kombo, po prostu wszystko naraz, że i mamy co tydzień premiery, no bo każdy odcinek jest dla nas jak premiera, bo to jest stworzenie nowej postaci i właśnie te zmiany aktorskie i wokalne i scena, no wszystko. Teraz się zadzieje dużo i do oglądania zachęcamy, ale czy faktycznie dobrze wyczułem, że w ostatnim czasie było trochę tak, że ty chciałaś się delikatnie wycofać, mieć czas dla siebie, że po prostu było cię trochę mniej, że ty jako aktorka, artystka też planujesz, kiedy jest ciebie więcej, kiedy mniej? Znaczy to tak wyszło, wiesz, różne się ma momenty chyba w tym swoim artystycznym życiu. Raz jest więcej propozycji, raz jest mniej, raz są w teatrze, raz są w telewizji. Akurat ja ten rok miałam taki, że rok temu nagrałam serial dla Polsatu, a przez rok właśnie mój rok ten 2023 zaczął się dwoma premierami teatralnymi i ja miałam już tak dużo spektakli, że tak naprawdę i tak mi było trudno znaleźć czas na cokolwiek, bo mam teraz 9 spektakli, które w ciągu miesiąca muszę jakoś rozłożyć. Na szczęście mam w niektórych zmienniczki, bo nie dałabym radę wszystkich zagrać i jeszcze mieć czas dla rodziny. I to był taki dla mnie, wiesz co, taką miałam idealną równowagę, że ja bardzo dużo pracowałam, bo praktycznie każdy weekend miałam zajęty spektaklowo, teatralnie, a też miałam czas dla rodziny. Mieliśmy też wspaniałe wyjazdy wspólnie, bo my bardzo cenimy ten nasz czas razem. To nam daje tak dużo, dużo takiego, takiej dobrej energii, takiej mocy, choćby właśnie do dalszej pracy. Do tego, żeby wrócić do obowiązków. I tak fajnie, wiesz, wszystko dobrze u mnie. Jakoś tak mam taki czas, że czuję, że wszystko jest tak bez ciśnienia, bez presji, że jeżeli nawet dostaję jakąś propozycję, to nie mam tak jak kiedyś, że tak, Jezu, tak, muszę to wziąć. Muszę, bo to już nigdy do mnie nie wróci. Tak, koniecznie, tylko teraz mam tak, nie wiem, chyba nie chcę, chyba wolę coś innego i mam taki naprawdę totalny... Ale trudno ci się odmawia, bo to też jest pewna umiejętność. No z pytaniem na śniadanie miałam tak, że się zastanawiałam, czy dobrze zrobiłam, bo a może jednak, no bo fajnie wizerunkowo, ale właśnie wizerunkowo, z racji tego, że kilka lat temu też zdecydowałam, że nie chcę prowadzić śniadaniówki, wtedy akurat w TVN-ie, bo właśnie chciałam skupić się bardziej na aktorstwie i też na tym, żeby ludzie nie postrzegali mnie tylko jako prowadzącą, bo tak trochę w tym kierunku to zmierzało. I bałam się zatarcia tej granicy, to stwierdziłam po prostu teraz, że chcę być konsekwentna i zdecydowałam tak samo. Domyślam się jednak, że produkcji bardzo zależało, żebyś na przykład poprowadziła pytanie. To jest tak, że faktycznie te rozmowy są takie długie i te negocjacje są w jakiś sposób trudne? Czy Basia mówi raz nie i po prostu te drzwi ewentualnie może kiedyś się otworzą? No, Kinga Dobrzyńska zadzwoniła jeszcze raz, żeby się zapytać, czy przemyślałam, jaka decyzja, ale bardzo się dobrze rozmawiało, zrozumiała mnie i moje podejście. Zrozumiała jakby czego ja chcę, bo ja na przykład jak tutaj, wiesz, jesteśmy na ramówce, no i poczułam
ten power na scenie i poczułam nawet, jak to ekipa prowadziła coś, no to ja na przykład takie rzeczy lubię prowadzić, jak coś się dzieje na żywo, koncert jest muzyczny, czy jakiś program rozrywkowy jakoś, ja lubię, jak jest tak, wiesz, dużo energii, jest po prostu moc, jest to coś dużego. W tym miejscu, w tym czasie cała moc zgromadzona. Tak, i takie rzeczy chętnie bym prowadziła, ale jakoś czuję, że pytanie na śniadanie to jest zupełnie inny format. Zdecydowanie. A teraz z całą tą mocą słyszę tutaj za kulisami, że pędzisz odebrać dzieciaki ze szkół różnych. Tak. W tej sukni. Tak. Nie no, przebiórka. Mamy garderobę, tak, przebiorę się. Chociaż mogłabym tak pojechać. Myślę, że spróbuj. Tylko bym buty zmieniła sobie. Nieraz tak jeździłam po mieście. Ja domyślam, że no dobrze, to będziemy mieli tematy na inne rozmowy. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.